przyjechaliśmy na pewno z zamiarem, żeby zmazać ten taki niesmak, który mieliśmy wyjeżdżając ostatnio tutaj po ligowym spotkaniu, gdzie w drugiej połowie byliśmy zespołem bardzo dominującym. Tym razem na przeszkodzie nam stanęły wówczas słupki i świetnie dysponowany Świtalski. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Elana ma swoje problemy. Jednak na pewno ten prestiżowy pojedynek tutaj w regionie podbudował nas i wynik tego pojedynku, że w końcu żeśmy w sposób zdecydowany odnieśli zwycięstwo. Myślę, że kontrolowaliśmy spotkanie przez cały mecz. Wynik mógł być wyższy, gdyby tam nie nasza mała, nazwijmy to, nieskuteczność, czy może brak koncentracji w ostatnich minutach przy 2-0, gdzie strzeliliśmy bramkę, nie wykorzystaliśmy sam na sam i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak uważam, że to jeden z lepszych występów naszych w tej rundzie i patrząc na to, jak progresujemy co mecz, jestem bardzo optymistycznie nastawiony do najbliższych spotkań ligowych. Dziękuję. Bartosz, no to ty zadałeś te dwa decydujące ciosy, jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy? No, mecz się ułożył tak, że dosyć szybko mieliśmy ten rzut karny, który wykorzystałem, ale mimo tego nie cofnęliśmy się do tyłu, tylko graliśmy konsekwentnie swoje, to co trener nam powiedział w szatni przed meczem. No i to mi się wydaje był klucz do sukcesu i do strzelenia kolejnej bramki i do stwarzania kolejnych sytuacji. Także no, mi się wydaje, że dzięki temu mieliśmy tą drugą sytuację rzut karny, który korzystałem też. Później mi się tak jak trener wspominał, kilka sytuacji dobrych, które nie wykorzystaliśmy. Elana mi się wydaje, że dzisiaj no, nie stworzyła nam za bardzo dużo sytuacji. Tak jak i w poprzednim meczu mieli trochę więcej szczęścia w lidze. Dzisiaj to szczęście sprzyjało troszeczkę nam. Także no, tak to wyglądało. To znaczy najtrudniejsza dla nas jest cała sytuacja, nie ma dwóch zdań na ten temat. Gramy w zasadzie co trzy dni, a prawdą jest taka, że mamy rozbity zespół i bardzo trudno widać, że się tych chłopaków po prostu jest zebrać do kupy. Także moja też decyzja, że teraz zamknęliśmy ich w zasadzie w szatni, niech ze sobą porozmawiają. Nasza rola to 72 godziny do następnego spotkania. Musimy to następne spotkanie unieść. Będziemy robić wszystko, żeby to wyglądało lepiej. Natomiast dzisiaj rzeczywiście no, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że mamy rozbity zespół i żeby każdy sobie zdawał sprawę. To nie jest tak, że po tych ludziach to spływa i oni są jakby obojętnie ku temu, bo naprawdę emocji jest masa. Natomiast no, bezradność jest zniewalająca. Ja sobie z tego zdaję sprawę, widzę, przyglądam, coraz bardziej się temu wszystkiemu przyglądam, ale liga idzie i ja też nie będę szczęśliwy, że te mecze, które nam zostały, że my będziemy po prostu przegrywać. Także będziemy robić wszystko, ale moment jest bardzo ciężki. Bardzo dziękuję trenerze. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Z Jackiem Tkaczewskim. Podejrzenie zerwanych więzadeł, ale podejrzenie. Także miejmy nadzieję, że nie. Na razie to kolano nie spuchło. Trzask był taki, akurat nieprzyjemnie się to stało, że słyszałem jak ta kontuzja się zdarzyła, ale na razie nie ma takich objaw tego najgorszego. Także miejmy nadzieję, że to kolano jest po prostu trochę skręcone, wykręcone, przekręcone, jak już fachowo nie chcę mówić, bo takiego nazewnictwa nie znam. Natomiast miejmy nadzieję, że więzadła są całe. W sobotę z Lębotkiem na pewno jest zagrać. No, wydaje się, że to będzie trudne, natomiast to niekiedy jest tak, że w takiej walce w adrenalinie, jeżeli taki jest ból, no to niekiedy też niekiedy jest trochę więcej paniki niż samego urazu. Także no, zobaczymy, no, godzinę zadecyduję. To nawet spodzę na Lębotku, to trudno być optymistą. Nie, no, znaczy, trzeba być optymistą. Trudno, ale trzeba. Dokładnie.